Odra kojarzy się z nieszczęściem i z wielką powodzią 97 roku. Tymczasem to jest kochana, spokojna rzeczka, aż za spokojna teraz. Mamy jej kilkanaście kilometrów i nie wykorzystujemy kompletnie. Ją można wykorzystać i gospodarczo, i turystycznie, pod każdym względem. Założę się, że nawet 10% mieszkańców nie widziała naszego odcinka Odry z bliska. To są miejsca, do których gdy przyjeżdża obcy, to nie chce stamtąd odejść, ale zostać też nie może. Nie może, bo nie zje tam ryby, nie wypije herbaty, nie przenocuje. To wszystko powoduje, że Odra jest wielkim atutem i wielkim zaniedbaniem. Inwestycje na Odrze, wielkie, państwowe czy samorządowe, wojewódzkie, są ważne, ale najważniejsze są te, które nas uruchomią. Stopą wału, ścieżki rowerowe, małe przystanie, małe miejsca, spływy kajakowe. Odra już nie jest potworem. Odra jest naszą kochaną rzeką, z której powinniśmy czerpać tylko pożytki. Chcielibyśmy zgodnie z porozumieniu z konserwatorem zabytków całą dolną część odtworzyć, tak jak to było, i tam odbywałyby się właśnie warsztaty, wystawy, i to by było miejsce na takie plenery, których jeszcze w Polsce nie było. Chcielibyśmy, żeby odrestaurowano ten park, żeby przywrócono do czasu świetności ścieżki spacerowe, ławeczki, gdzie mogliby mieszkańcy plus właściciele razem wspólnie wypoczywać. Ponadto, żeby ten pałac funkcjonował, tętnił życiem, bo po prostu, żeby tu odbywały się różnego rodzaju imprezy, nawet jakieś warsztaty, szkolenia, spotkania. No, po prostu przywrócić dawną świetność, a nawet ją bardziej rozwinąć. Krakowskie szkoły artystyczne mają wizję zrobienia czegoś pięknego w tym pałacu i mówię z tym z pewną obawą, bo to z jednej strony jest obietnica, a z drugiej strony to jest obciążenie, żeby to nie były słowa rzucane na wiatr. Ale jak nie ma tej wizji, to nic się nie potoczy do przodu. Kiedyś ten pałac i te folwarczne zabudowania i czerwony blok to była jedna całość. Teraz tak, czerwony blok jest ciągle agencji, prawda? I tak samo jak te budynki gospodarcze. Jak to wygląda z pana punktu widzenia? Pan tu tyle lat mieszka. Co z dzierżawy na dzierżawę wynika dla tych budynków? No, przez tyle lat, jak było dzierżawione, to dzierżawcy bardziej interesowali się tylko polem, a nie interesowali ich zasobów mieszkaniowych. I po prostu te mieszkania zostawały tak samo w pasie, zostały rzucone i mieszkańcy ani nie mogli korzystać z jakichś dóbr. Przede wszystkim uciążliwością jest to szambo, którego brak i remont kapitalny by się już przydał, bo instalacja elektryczna, wszystko jest na aluminiowych drutach. Gdyby to wróciło z powrotem do działalności, do pierwotnego wyglądu, to byłoby super i z korzyścią dla wszystkich mieszkańców, dla całej gminy, efekt wizualny. A w tym stanie, co jest i według tych przepisów istniejących, to po prostu gminę na przejęcie i późniejszą modernizację i remont kapitalny tego budynku nie będzie stać. Recepta na uzdrowienie tego miejsca? Pieniądze, modernizację i urządzenie po nowemu. To już nie będzie gospodarstwo rolne przecież. Pałac krakowskich szkół artystycznych, rezydencje artystyczne, miejsca na wystawy, nie wiem, kuźnie, pokazy, jak się kiedyś piekło chleb, i budynek, w którym mieszkają ludzie, którzy przy tym pracują. Tak, budynek wyremontowany, to jest chyba najlepszy pomysł. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Ludzie chcą rozmawiać o tym, co chcieliby zmienić, mają pomysły, jak to zmienić. Takich ludzi jest w Wińsku, w gminie bardzo wielu. Problem polega na tym, że to były trochę takie wilki wyjące po strychach, bo stepów nie mamy, tak? Oni byli samotni w tym wszystkim. I cały program rewitalizacji uruchomił taką możliwość, to, że były warsztaty, to, że mogliśmy się spotkać, pracować razem, rozmawiać, że przyjechali jacyś mądrzy ludzie z zewnątrz i zadawali zadania jak dzieciom w szkole. To było czasami aż śmieszne, jak dorośli ludzie, jak myśmy się rzucali do tych tablic, rysowali te kółka, strzałki, wypisywali różne rzeczy w punktach, ale z tego powstała taka radość pracy w sprawie, która jest ważna dla wszystkich.
Także byłam i jestem tym pozytywnie zaskoczona. Cieszę się, że ci ludzie, że wielu z tych ludzi tak wyszło z zakamarków i zechciało być razem i pracować razem.